Magdalena Pecka, dobry wieczór, zapraszam na prognozę pogody. Co jutro nas czeka? Na pewno kolejna porcja opadów deszczu, ale to po południu. Poranek będzie pogodny i słoneczny. Zacznie stopniowo do nas napływać nieco chłodniejsze powietrze. Ta temperatura niższa będzie na północy od 8 do 10 stopni. Ciepło pozostanie z nami jeszcze na południowym wschodzie. Tu 17 stopni, jednak w Małopolsce i na Podkarpaciu spodziewajmy się nieco intensywniejszych opadów deszczu. Przejdźmy do map dla Dolnego Śląska. Noc w całym regionie będzie pogodna i bez opadów. Na termometrach od 5 stopni w Płocku i Jeleniej Górze do 6 stopni na pozostałym obszarze. Poranek będzie bardzo przyjemny, pogodny i słoneczny, jeszcze bez opadów. Te opady pojawią się w drugiej części dnia, będą słabe i przelotne. Mamy szansę również na niewielkie przejaśnienia, a temperatura maksymalna jutro na Dolnym Śląsku to 13 stopni w Wałbrzychu, Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli rosło i w południe wyniesie 1000 hektopaskali, wiatr będzie słaby i umiarkowany, biometr obojętny. Warunki drogowe jedynie w opadach pogorszą się do złych. Na dziś to wszystkie informacje. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.